Cześć wszystkim, tu znowu Punio 7. Witajcie ponownie we Wrotach Zagadek 4. Ponieważ mamy chyba 4 zagadki. Mam nadzieję, że tylko że 4. Więcej mogę nie przeżyć. Dobra, ale bierzmy się za to. Mówił coś Balduran, że różne aspekty ma nam odwaga, intelekt, strategia, sprawiedliwość. Okej. Mam nadzieję, że to będzie testował, że nie będzie testował siły. Obecnie najsilniejszą postacią w naszej drużynie jest posępna. Jeżeli cokolwiek będzie nam kazało robić na siłę, to jesteśmy w słabej pozycji. Cześć. A champion burns bright. Even when rushing waters and moaning winds threaten to extinguish the flames. Take the torch. Withstand the elements. Prove your courage. Okej. Zestrojony kryształ. Wydaje się, że mamy 3 okręgi. Będziemy musieli je podpalić. Tą pochodnią. Dziennik dawnych podróży numer 4. Jakaś pomoc? Tak, i Mogox mi zapytał, dlaczego nie sortuję rzeczy po najnowszych? Bo nigdy o tym nie pomyślałem. Dobra, próba landszachowa. Cholerna próba landszachowa. A ziemia drży, kryształy się rozbijają i słyszę szczękanie metalu o rdzę. Jeśli to koniec, niech to będzie moje świadectwo. Potem musimy uciekać. Dobra, jeżeli tylko ma mi coś zadawać obrażenia, to mogę na siebie rzucić sanktuarium i to mnie kompletnie przed jakimikolwiek obrażeniami ochroni. Dobra. Hold the flame. Keep it burning bright. Dobra. Myślałem się, że nie możemy pozwolić im dojść do płomienia. Dobra, czy możemy ich porzucać w nicość? Szkoda, że celując z tego nie wiemy, gdzie gość upadnie. Dobra, spróbujmy. Cyk, cyk, cyk. Jednego udało się zrzucić. Dobra. Musimy przetrwać 4 tury. A tak wielokrotnie, okej, jeżeli tarczy. Dobra, wy się ruszacie przed Gailem, to szkoda. Gail mógłby was zrzucić. Dobra. Rzucę na siebie po prostu sanktuarium. I dopóki nie zaatakuje, a nie planuje nic atakować, to mi nic nie zrobią, więc... Mam nadzieję, że to oznacza, że nie będą w stanie zgasić tej pochodni. O, ciekawe, to było tylko akcja dodatkowa. Nadal możesz coś jeszcze bachnąć. Czemu święty promień, cokolwiek.
dopóki nie zaatakuje, to mam ten ochronę. Nie może być celem ataków ani czarów. Okej, zobaczmy, jak dobrze to zadziała. Okej, nadal macie czary obszarowe. Dobra, fala gromu. Dobra, idealnie. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że nie będą się pojawiać kolejne. Zobaczymy. Pojawiają się kolejne. No holding back. Well, so much for peace. Dobra. Co my tu możemy zrobić? Kolejne giermki. Nie wiem, co te kryształy niby miałyby robić. Dobra. Się ruszysz jako pierwszy. To wiesz co, może spróbuję najpierw ciebie zdjąć. Co to miało być? Okej. Ja się odsunę tak daleko, jak tylko mogę. Mamy też rzucić na siebie niewidzialność, ale nie wiem, na ile to jest wymagane. Mogę rzucić na siebie niewidzialność. I to na pewno wszelkie ich próby powinno zniwelować. Do końca nie wiem, jaka jest próba. Czy jeżeli mnie zaatakują, to zgaszą mi tą pochodnię? Czy chodzi tylko o to, że muszę ją utrzymać, nie mogę mieć broni? To ma być utrudnieniem? Nie będę ryzykował, rzucę na siebie niewidzialność. Nie możemy. Jesteśmy sanktuarium. Dobra. Potek też nie możemy łyknąć. Dobra. Stanę tutaj. Czy możesz ściągnąć tego gościa jakoś? Żywiołak. Tak, ty nie masz zbyt dużo możliwości ofensywnych. Przywołajmy Gino. Zazwyczaj dobrze działa. Dobra. Możesz odskoczyć. Ginie, możesz go odrzucić? Nie, bo nie masz akcji. Dobra. Przydałoby się jakoś wyłączyć, jeżeli byłbym w stanie.
Chcesz spróbować ich odrzucić? Byłby całkiem niezłym pomysłem. Dobra, cyk. Dobra, prawie się udało. Dobra. Czy ty musisz to koncentrować? Chyba nie. Dobra. Spróbuj tutaj im trzasnąć. Pięknie. Ty nie musisz nic więcej robić. Czy nie musisz czarować, po prostu ściągnij tego gościa. Dobra. Dobra, ty jesteś uciszony. Chyba nie uda się go trzasnąć tak, żeby go ściągnąć. A, za daleko jest. Trzeba ich zastoszkować. Nie jestem pewien, na ile to coś da. W sumie musimy tylko przeżyć te dwie tury, to może po prostu nie marnować czarów. Zrobię coś innego. Dobra. Sometimes the only way out is through. Ogłuszeniem. Nie fajnie. Ostatnia tura. Możesz go odrzucić. Albo nie. Już za blisko podszedłem, ale dobra. A, straciłeś koncentrację. Dobra, myślę, że zrobimy krótki odpoczynek po tym. Więc dawaj urok na siłę. I ognia. Dobra. Parcie. Szkoda. Twoja odwaga jest inspiracją dla słabych i silnych, aby zawsze udawało ci się trwać niezruszenie wśród szalejących żywiołów. Możesz przejść. Pięknie.
Dobra. Żywiołaki tak nie miały nic przy sobie, więc... Nie ma żadnego problemu, że ich podrzucaliśmy tu i ówdzie. Dobra. To było proste. Czekaj, zastanawiam się, czy nie rzucić ochronnej więzi na Willa. Póki co Will największe obrażenie otrzymuje ostatnio. A posępna ma coś takiego, że jak otrzyma obrażenia, to może sama potem leczyć siebie, lecząc innych, więc zobaczmy, jak to będzie działać. Dobra. Się zapaliła jedna pochodnia, pięknie. Idziemy dalej. No time for me. Lanceboard. Why, this might just be the highlight of our misadventure. Czy to oznacza zwykłe szachy, czy jakąś lokalną edycję szachów, której nie znam? O, rozbijanie tych kryształów daje odporność na wszystkie obrażenia od żywiołów. Szkoda, że wcześniej tego nie widziałem. Dobra, dziennik dawnych podróży numer 3. Wedgor i Ongry odeszli, nasza pycha jest widoczna. Żywiołaki nas zaskoczyły, wciąż jest nas trzech póki co. Okej. Wygląda na to, że mamy trzy ruchy. Mamy Czarnego Króla. I... Mamy Białego Króla. A dobrym początkiem byłoby przesunąć wieżę. Możemy? A nie, to my przesuwamy białymi, okej. Okay. Co mamy zszachować Czarnego Króla? Więc tak... wieża tutaj pewnie byłaby dobrym pomysłem, ale goniec może tutaj nas zbić. Królowa tutaj też byłaby niezłym pomysłem. Jeżeli królowa wejdzie tutaj, to jest prawie szachmat. No zobaczmy. Czyli co, mamy szachować w każdej turze, żeby to przejść? Dobra. Goniec tutaj by szachował, ale wtedy może być zabity przez pionek, więc nie ma też sensu. Ciekawe, zmniejszył się licznik, mimo iż nic nie uzyskaliśmy. Ciekawe. Pionek tutaj. Nie widzę nic, co mogłoby go zabić, a będzie szafował. Znów myślisz, następna szansa będzie twoja ostatnia. Okej. Czyli nie, bo wtedy król mógł go szachować. Znaczy nie zszachować, tylko zbić.
Okej, to jest ciekawe wyzwanie. Żebyśmy potrzebowali swojego króla użyć? Chyba nie. Królowa powinna tutaj uzyskać szach. Czarny król ponownie przetrwał, nie zasługujesz na atno miano pionka robaku. W starciu intelektu jesteś skażony porażką. Dobra, to nie był... Dobra, to jest na tyle fajne wyzwanie, że chciałbym to wczytać i ponownie spróbować. Dobra, to nie było rozwiązanie, ponieważ wroga królowa mogła nas zdjąć, naszą królową, i dlatego to nie był szachmat. Dobra, zastanówmy się jeszcze raz. Dobra, okazuje się, że to nie jest rozwiązanie jednoruchowe. Jest jedno rozwiązanie dwuruchowe, które jest akceptowane jako prawdziwe, więc... Nie chcę mi się rozważać wszystkich możliwości, czy jest inna opcja, żeby w dwóch lub trzech ruchach tutaj uzyskać szach, mat. Ale rozwiązanie, które ja znalazłem, to tak, zbić wieżą tego gońca. Nie, momencik, to nie tak. Przemieścić wieżę tutaj. Teraz jego wieża zbije naszego gońca i teraz przemieścić białą królową tutaj. I król nie może nas zbić, bo wtedy by się szachował z tego. Czarny król został pokonany, aby twoja rękawica bla 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 bla. Ciekawe, ale nie wiem czy uczciwe. Nie wiem czy to była uczciwa zagadka. W każdym razie... Idziemy dalej. Co tutaj mamy? A true champion knows justice and eliminates those who stand in its way. Restore the balance of justice. Justice. No pardon without repentance and no penalty without mercy. The right path often lies between the extremes. Okej, cokolwiek masz do powiedzenia, Will? Dziękuję za mądre słowo, Will. Będę o tym pamiętać. Wise indeed. Though I can't take credit. It was my father who taught me the ways of the just. Oczywiście. Jabłko. Wygląda jakby ktoś kradł jabłko. Dziecko. Ktoś daje jabłko dziecku? Prowadzenie. Ktoś wchodzi do klasztoru? To chyba są różne miejscówki na każdym obrazie. Kradzież.
pościg. Osąd. Wyczekujący osąd. Dobra. To co masz do powiedzenia? Idź stąd. Behold, the paintings tell the tale. My judgment is rendered. The thief earns his due. Okej. Wyczekujący osąd. Czyli co, osąd tutaj mamy postawić? The judgment. A stern judge, his pockets full of coin, orders a red-haired man to the gallows. A shiny apple rests on the ground nearby. Dobra. Poklikajmy wszystkie te obrazy. Zobaczmy, co narratorka nam powie. The apple. The painting depicts a red-haired man stealing a shiny apple from a cart in an open-air market. You know this market, the wide, where Baldur's Gate citizens and visitors gather to conduct trade and wax political. Dobra, kraniesz jabłko. Co dalej? The child. A red-haired man is portrayed with his cloak's hood lowered, giving an apple to a smiling urchin. No, jaki dobry człowiek. Several other children are huddled behind the one receiving the apple, hands outstretched. Jeszcze raz? The child. Several other children are huddled behind the one receiving the apple, hands outstretched. Okay. The induction. A red-haired man is depicted in hushed conversation with a dark-haired woman. She wears a cloak with an unusual symbol on it. Tally marks totaling the number 9. Dobra. The theft. A red-haired man is depicted in the Hall of Wonders, thieving what looks to be a priceless artifact. It's an astrolabe of entrapment. It could hold a dozen djinn within it, perhaps even more. Okay. The chase. A red-haired man is depicted running through the city streets, a flaming fist officer chasing just behind. A cloaked woman, hair dark as a raven, looks on from a safe distance. The judgment. A stern judge, his pockets full of coin, orders a red-haired man to the gallows. A shiny apple rests on the ground nearby. Dobra. Dziennik dawnych podróży 2. Nie spodziewałem się zagadek. Czy wielki smok naprawdę kryje się za tego typu łamigłówkami? Oczekiwałem testu siły, to tak, ale niczego podobnego temu tutaj, zupełnie jakby zaprojektowano to dla zabawy. Bardzo możliwe. Somehow. Jakoś. The shadows are blocking me. I need to get rid of them. Somehow. Światło? Pozbywa się? The shadows are blocking me. Nie. I need to get rid of them. Somehow. The shadows are blocking me. I need to get rid of them. Somehow. Okej,
Chyba zmieniła się... Zmienił się posąg chyba. Co? Co, jeżeli rzucę światło gdzieś indziej? Nie. Wydaje mi się. Dobra. Coś mamy tu położyć, ale tu nie ma żadnych przedmiotów. W tym... No jeden z tych obrazów. Okej, ale nadal możemy przeczytać. Obraz jest zasłonięty, gdy znajduje się w odległości 6 metrów od sędziego. Okej. Co jeżeli oddalimy to? Co gdybym cię przesunął? Cel nie może zostać poruszony przy użyciu siły. Dobra, więc mamy... Mamy trzy... zakryte obrazy. Nie wiem, co one prezentują, ale nie możemy ich w żaden sposób wziąć, ponieważ znajdują się blisko sędziego, którego nie możemy ruszyć. Rodowłosy złodziej rzuca zdobyte z trudem złoto w powietrze, przemykając się obok nieświadomego niczego oficerów płomiennej pięści. Tutaj było napisane, że gnije w więzieniu. Szubieniczna pętla wrzywa się w skórę szyi pod postacią brody mężczyzny. W jego oczach jest to obojętność. Zgromadzeni mieszkańcy przypatrują się egzekucji. Ulicznik Szloch. Dobra, nie mam pojęcia, co zrobić. Pokombinuję. Ta zagadka jest głupia. Jestem zawiedziony. Musiałem przeczytać solucję. Więc tak, rzucamy zdjęcie klątwy na niego, albo na którykolwiek z obrazów. Najlepiej na niego. Bo to zdejmuje wszystkie. I teraz bierzemy osąd, jaki chcemy. Albo możemy go powiesić, albo nic nie zrobić, albo wrzucić do pierdla. The cell. A stern prison guard slides a warm meal into the thief's cell. The red-haired man has a 10-day left to serve, judging by the scratchings on the wall behind him. Nie wiem, czy to jest jakieś... wskazówka do czegoś, czy nie, ale w każdym razie to jest poprawna odpowiedź. Gro, chcę umieścić ten przedmiot. Dziękuję, Balduranie. Tylko następnym razem daję jakąkolwiek wskazówkę, jak twoją głupią zagadkę wykonać. W tej grze są setki zaklęć. Jakbym tutaj siedział i próbował wszystkie rzucić po kolei na tego sędziego, to by trochę zajęło czasu. Dobra. Stały nam ostatnie drzwi. Co to ma być? Jakiś wyścig? Zobaczmy. A good leader has the insight to find good counsel. As a war reaches its end, there is one who doesn't advise for the city's prosperity,
Find him and strike him down. Nie możemy wszystkich zabić? Dobra. Co? Musimy obejść ich dookoła? Są jakieś książki. Co? Dało mi to korzyści Unisteda. Korzyści z Unii Autorstwa Alwina Steda. Jest nadal oczywiste, że większość królestw... że większe królestwa niosą korzyści wszystkim mieszkańcom. Ekspansja królestwa pociąga za sobą wzrost wielkości pól ludności i gospodarki. Jakby nie patrząc, kilka zwęglonych ciał to godna ofiara, gdy smok ostatecznie chce się podzielić swoim skarbem. Tak samo należy dążyć do zawarcia Unii, jakąkolwiek niedoskonałej, jeżeli armia potężnego królestwa marszuje w stronę twoich granic. Oczywiście pewne tarcie są nieuniknione, można zostaną ograniczone prawa obywateli, ale takie mało znaczące kwestie znikną w miarę upływu czasu. Oto cena pokoju, ten kość brzmi sus. Daj nam wskazówki. I łapiemy pozostałe książki. Hold still, will you? Stop for discussion. Okej, ta książka nie chce się złapać. Hold still, will you? Hold still, will you? Co, znowu musimy coś na ciebie rzucić? Hold still, will you? Still, will you? Śpienie? Okej. Okay. Etyka wojny, Sueto. Autorstwa Krystyny Sueto. Mój kolega Amps proponuje sprawiedliwe działania w czasie wojny, przebaczanie po zwycięstwie. No to Amps, to spoko gość. Czy mamy więc oszczędzać wrogów, gdy panu proszę pod naszą potęgą, czy mamy zapomnieć wszelką nienawiść, gdy dojdzie do kapitulacji? Oczywiście nie, bo cóż ma zrobić, gdy przeciwnik zbiera nowe armie i gromadzi je ponownie wzdłuż naszych granic? Rozpocznijmy kolejną wojnę i opłaczemy żywoty zgaszone przez naszą wielką... duszność. Po podbiciu Wielkiego Królestwa należy je zrównać z ziemią, tylko wtedy uwolnimy je od jego cienia. To jest etyka wojny? Okej. Ty chcesz Unii? To zniszczenie wszystkich przeciwników. Dobra, gdzie jest trzecia książka? Tutaj. Hold still, will you? Też na ciebie zadziała? No to, że tak. Dobra, wspomnienia Amps. Moje życie to długie pasmo doświadczonych przyjemności. Widziałem, jak moje miasto wdraża moje idee i zaprzestaje dyskryminacji w sprawie lokalnych orków. Widziałem, jak moja walka z tragicznymi warunkami życia w miejskich fabrykach zaczyna przynosić efekty. Widziałem, jak nowe pokolenie przyjmuje jako swoje te idee lepszego, przyjemniejszego, sprawiedliwszego, bardziej integralnego świata i wprowadza je w nowych zakątkach kontynentu. Nie było to jednak życie wolne od walki i będę żałować niepowodzeń. Na myśl przychodzi mi moja dawna przyjaciółka Sueto, która na stare lata przyjęła jakże okrutne ideologie. Zawsze będzie czerpać pocieszenie z myśli, że tak błyskotliwy umysł... wpadł na takie teorie wyłącznie na skutek wygnania i obietnicy przywrócenia na stanowisko, co też miało w jej przypadku ostatecznie miejsce. Refleksje pana Absa, niziołka humanisty, który w swoich pismach wzywał do pokojowego i sprawiedliwego rozstrzygania konfliktów. Dobra, jakie było pytanie?
wojna pięcioletnia. Tak naprawdę wojna była tylko i wyłącznie tragedią. Zaczęło się od małej sprzeczki pomiędzy rodowitymi synami rodzin Aeliu i Vida dotyczącej, jeśli w to uwierzysz, własności gospodarstwa z owcami. Wystarczyły zaledwie trzy pory roku, między wrotami Baldura i Wiktkan wybuchł konflikt na pełną skalę. Bezsensowna wojna, w wyniku której oba miasta zyskały wyłącznie 1000 młodych ofiar. Okej. This place is astonishing. A bard's legend made real. Will, miałeś pomysł dotyczący próby intuicji, zgadza się? Yes. Swelto's ethic of war would lead to endless conflict. No city could survive it. Swelto is the one you should strike. Okej. Ciekawe, czy reszta ma coś do powiedzenia na ten temat? Whatever ancient purpose is imbued in these halls, it may not welcome our presence here. Should be wary of whatever lurks beneath the dust. Nie. A ty? This place is quite a find. Imagine all the people going about their lives unaware of what their city is hidden away. Nie. Dobra. Willu? Wierzę. Wierzę w to, że wiesz, o czym mówisz. Zabijmy jedynego miłego gościa. Jest miły, to z pewnością nie ma nic dobrego na myśli. Twoja decyzja dochodzi wnikności. Drzewo pokoju zasadziło trwałe owoce. Nie jestem pewien. Dobra, nie potrzebujemy tych już rzeczy. Cyk, cyk. Możecie latać sobie dalej, że jesteście w stanie. Dobra, to była nieciekawa. Czy była ciekawa, gdybyśmy mieli sami do tego jakoś dojść, może? Wystarczyło po prostu pogadać do Willa. 5000 punktów doświadczenia, okej. Gdybyśmy tu wcześniej przyszli, myślę, że to jest dobry sposób na szybkie nabicie poziomów. Dobra. Mam nadzieję, że to nie oznacza kolejnej zagadki, Balduranie.